O. Tak. Przyjechaliśmy teraz, serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy tutaj wspólnie z Reinhardem, Tadeuszem i Sebastianem do innego miejsca, gdzie się znajduje gołębnik rozpłodowy. Tutaj zobaczmy od razu na samym początku przy wejściu. Oczywiście te automatyzacje różnego rodzaju, podejrzewam, że też jakieś będą, ale teraz sobie zobaczymy, tak wyglądają regały, gdzie Reinhard trzyma te pary, które chce być pewny, że to są tak zawsze parowane. Widzę, że tu nie ma w ogóle czegoś takiego, jak że jakaś wspólna jedna klatka, gdzie są po prostu pary, samce mogą z różnymi samicami kryć i my tam sobie mamy cele, tylko jest wszystko zrobione w taki sposób, że jesteśmy 100% pewni, że po danej parze jest. Tu akurat mamy rozwiązanie takie, zobaczmy, boksy, one są w takich wymiarach, jak tu widzimy, to widzimy około 2 metrów, tam 1,90 m wysokości, czyli tutaj się znajduje, dwa takie przedziały się znajdują. I tutaj co ciekawe, zobaczmy, karmiki my w Polsce spotykamy takie, które my kiedyś produkowaliśmy z tworzywa sztucznego, one są właśnie, nie, to jest tylko takie, popatrzmy, pokażmy właśnie takie rozwiązanie, o, że mamy i grit, i mamy minerały, po prostu mamy też, a wody tylko nie ma, woda jest po prostu w tym innym. My mamy takie w Polsce plastikowe, że mamy i wodę, minerały i karmę, natomiast tutaj woda jest dostawiona niejako o tutaj, na tym tutaj bocznym wysięgniczku, na tej bocznej półeczce. Woda tutaj jest... Fajnie, że nie spadnie, zobacz, tu ma takie wycięte, nie? O. No. Takie blokowane, nie zsunie się. Sebastian Kukczy, siano, no ja bałkę, ale Tutaj tylko chciałem powiedzieć, że Tadeusz, nie takich nie zrobimy, bo my w Polsce wykonamy trochę lepiej, bo tutaj widzimy, ktoś oszczędzał na papierze ściernym, takie wióry zostały, także spokojnie. Zabrakło papieru. Nie, żartuję, tutaj się z czym innym to na pewno wiąże, bo tutaj wszystkie te mają zaokrąglone. Nie może powie tutaj, jakie tutaj akurat są głębie? Właśnie. Was jest co za To jest fanabela. Teraz masz parowane. No, to są fanabele. Teraz już są sparowane, jak imbredowane, tak? Tak, imbred. Hier ist auch fanabele, Sohn Jesen, ja. Tam jest syn Jesen. Ja. Kogo syn? Jesen. Jesen, von fanabele. Jesen, jak... Nie, no Jesen. Jason. 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 Bo wy mówicie inaczej na ten razie. Ja, tak, tak, tak. Hier ist von Westjohann aus Hürkenlinie. Harikana 51, tak? Ja, ja. Hier unten ist so New Blixen, Van der Bela. New Blixen. Essen, a mogę pokazać? Ja bym chciał tylko dotykać. No. Zobaczymy. To żartuję. Ty, ale o swoją kobietę też zawsze dotyka. Swojego się może znudzić. My widzimy tylko po nich potomstwo, nie? No. A tu jest okazja, zobaczmy. Z 2016 roku to jest gołąb, tak? Ten, czy jest młodszy, czy starszy? To jest syn, bo hodowcy muszą mieć świadomość, ile tego jest warte, ile kosztują, nie? Czekaj, z którego roku? 16. No, dobrze, oryginalne tutaj gołąb, końcówka 0,39, tak? Tutaj jeszcze powiedzmy, bo tutaj one są, one tutaj nie wychowują młodych, tak? Nam pod mamki idą te gołębie? Czy wychowują młode te gołębie? Nie, też? Nie. One idą pod nam. Pod mamki. Ani jednego nie wychowują, czy wychowują coś? Zon New Blixen. Tak, od czasu do czasu pozwala im wychowywać. Tak. Jak ostatnie lęgi są, die letzte Zucht, dann ziehen sie meistens auch mal die Junge selber. Ja, bo też się zdarza, że na przykład po jednym samcu są z różnymi samicami, bo samice. Tak. Samice, nie? Bo... Manchmal ist das man von dem gleichen Vogel, aber mit verschiedenen Weibchen gebracht. No takie na Ogiera, widać, ma też na Ogiera robi, czy nie? Zawsze tak. No, a na widać, Ogiera robi? Gdzieś? Na widać, Ogiera? Że... Na Ogiera gdzieś robi parowania takie specjalne? Ma klatkę na Ogiera, czy nie? Ma na Weibchen, nie. Nie, tutaj widać, że te gołębie nie chowały, bo nawet tylko jedną lotkę. Jak w rozpłodzie, to już niektóre mają, jakby chowały, to co najmniej drugą lotkę. Nie, wrzucono, nie? Dobrze. Popatrzmy jeszcze raz na ten tutaj karmik. Może też takie rozwiązanie ktoś sobie zacznie w Polsce wytwarzać, żeby łatwiej było właśnie oglądać to wszystko. Sohn Play Wittenburg. Playboy Wittenburg. A, Playboy Wittenburg. To jest te noje, no? Właśnie dużo hodowców w Polsce nie chce z tych z rudego czy ten, tylko właśnie z Wittenbójka, nie? No. Wiem, że tu nawet Wady gdzieś chciała sobie wybierał tam gołębia, to właśnie z Wittenbójka. Przypomnijmy, bo kiedy poznawaliśmy pierwszy raz Reinharda z Tadeuszem, to spotkaliśmy się właśnie u kolegi Sebastiana i przyjechali specjalnie kolega Wadek Piszczała i Radek Małlepszy tam do Czarnej Wody, tam w lokalu. To jest Jan. Właśnie.
Rozmawialiśmy też o gołębiach właśnie tutaj z Reinhardem. Ja tylko może przejdę z tamtej strony może, bo tutaj będzie słońce lepsze, o, będzie lepiej widać, o właśnie. Teraz jakiego gołębia Reinhard trzyma w ręku? Das ist Sohn Gus von Dürkteberg. Das ist Sohn Gus Dürkteberg. Und der Gus war hier verpaart mit der 336 Mutter Big Boss von Herbert Wohlbach. Gus był z tą matką Big Bossa. Ja. Bo tamten samiec, który pokazywał najlepszy, to był właśnie nakrapiany. Ten taki to był najlepszy lotnik, to był właśnie po tym Dirku de Berze właśnie. Tak, tak. Po tym właśnie gołębiu? Der am besten geflogen war, war das von dem? Nie, 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 nie. Ale on potem w grudzie siedzi. Dobrze. A to jest też z tego samiczka? Widzimy kolejny taki regał. Wiecie, co Tochter Gus. On ma córkę Gusa. Czyli syn razy córka, tak? No. Tochter Gus, die Mutter ist 4 mal die 1. Ta matka jest 4 razy to 1. Teraz tutaj dalej mamy kolejne boksy, tylko tu są wyglądane inaczej troszeczkę. Tutaj widzimy DiCaprio, Leo Hermansa jest, tu jest Olympic Nils, syn DiCaprio i tu jest z Svena, tutaj ten, zaraz, jakich to jest gołębi, Jubiler, Kopmana, Kannibal. Kannibal Burcz, to jest Dirka van Dijk'a gołąb, czyli tutaj jest, można powiedzieć, jest Olympic Nils syn, tak? Syn, czy, to jest Vogel, tak? Syn nie. I samica, a samica, ja, tak, sekundę. Nie, samica jest jetzt Tochter Olympic Nils. Aha, Olympic, czyli to jest inbred na Olympica Nils. Tak. No też tutaj mieliśmy te gołębie od Reinharda, nie? O, tu mamy tego właśnie Marcela Woutersa gołębia. Extreme. Tu widzimy... Siostra Olympika Bolta, a tu jest Extreme. O właśnie, o tym co mówiliśmy. Der hat jetzt eine Tochter Ad. On ma teraz córkę od Ata. Mogę tylko zerk otworzyć. Popatrzmy, tak tu wygląda, jest rozwiązanie inaczej zrobione troszeczkę. Też jest na ruszcie wszystko. Karmiki są tutaj z boku. Woda w takim pojniczku i dwa gniazda takie niejako. O. One też tylko znoszą, podmanki idą, też co jakiś czas wychowują młode? Pozwala im wychować? No, ostatnie lęgi. Ostatnie lęgi, dobrze. Także sobie po kolei tutaj widzimy. Co ciekawe mnie to dziwi, że tutaj... Nie, to są ksera, bo myślałem, że oryginały, ale zalaminowane. Nie, nie, dobrze. Das ist ein Sohn, blauer Kannibal. To jest ten niebieski Kannibal. Von Kannibal. Kannibal Junior. No. Syn Kannibala Juniora tu jest. Tak. I też z Olimpika, z siostry Olimpika Nilsa. No. Dobra. Der hat jetzt eine Tölbin ganz eng gezogen auf den Kannibal von Anton Rautenberg. On ma teraz całkiem blisko samice Kannibal, wie? Anton Rautenberg. Anton Rautenberg. Całkiem blisko, nie? Tak wiem, że chyba po tym gołębiu też był na wspólnym gołębniku w tym roku. Tutaj też widzimy Marcel Wolters, jest kolejny Dirk de Ber właśnie. Tutaj znowu Marcel Wolters. A gdzie ma te białego, tak swoją drogą? Te białe. Sohn Extrem ma Schwester Elektro bei Joshua Kamm. Elektro ist... Elektro. Siostrę, tak? Elektro? Siostra. Ja. Schwester Elektro. Siostra. O, to super. Ja, super. A tak pierwszy rok chyba tak było, co? Tak, pierwszy rok. Tutaj widzę też zastosowanie ma sterownik już czasowy. Nie, proszę. A nie, on już miał. Tadeusz, miał tutaj sterownik to steruje tylko oświetleniem? Tak, tylko oświetleniem. Für Lichtstation. Tak, tak. A to jest widać, że syn Degusa, tak? Syn Degus. Syn Degusa. Ja. Degus jest, o, widzimy tylko. To jest ten najstarszy chyba. Der jest ma junge, weil. Ten ma młode. Bo tam widzimy. Weil das nicht mit Eiern nie passt, mit Ungarn. Bo nie pasowało z jajkami podłożyć. Aha. To dlatego, tak jak mówiłem, nieraz chowają swoje. A niby tyle czasu ma, nie? Ja nie przygotował dobrze. No, no. No wiesz jak to jest, nie, no, to nie pasuje. Jedno piwo za dużo gdzieś kiedyś i Sohn Ad. To jest syn Ad. To widzimy, Den Ad tutaj. O, wiem, że też mieliśmy gołębia na sprzedaż w zeszłym roku. No. Tu widzimy, Delef jest tutaj, Extreme. Und der hat jetzt eine Tochter Ad. Ale nie ma... Córkę Ada. Sekundę, ale zobaczmy i nie jest nic białego jeszcze na razie. Nic nie, żadnego czterego, no gdzie indziej, zobaczymy. Dobrze. Tutaj rzut okiem obiektywu na regał, co tu ma, widzimy notatki różnego rodzaju. Może, o, koki, CCI tablet, te ma rzeczy tutaj różne. A te gołębie to są na zmianę? A to są właśnie te gołębie, tu siedzą na przykład samice, do rozpłodu te, nie? Co im brydy robimy.
a tam siedzą na przykład samce, tak? Pamiętasz? Są rozparowane. No, są rozparowane, także pamiętasz na ten temat, co koledzy w Polsce mówili o DNA? Mhm. Dlatego ja mówię, to jest na 1000%, tu inny gołąb nie może jakiegoś pokryć. Czyli on tutaj 2-3 tygodnie wcześniej ma minimum przed parowaniem rozparowane je, całkowicie tak. Minimum, nie? No minimum. Minimum to musi być takie. Wtedy do tych pojedynczych boksów. No. Wtedy do pojedynczych boksów. I wtedy idą do pojedynczych. Czyli on nie prowadzi ze wszystkich, które ma, tylko po prostu części, te, co, tyle nie boksów. Nie prowadzi, bo musi mieć do takiego samca, tyle, dwie, trzy samice nieraz. No rozumiem, nie? I kto jak co zamówi, nie? On ma dużo mamek, nie? I dlatego hodowcy z dnia sami parują, nie? Dlatego on ma tutaj jakby gołębie. A to są do rozpłodu tylko, nie? To hier sitzen sag ich mal die Weibchen und die Vögel sitzen in einer anderen Box wegen dieser DNA, was da die Ansprache in Polen war, ne? Das pokażemy teraz jeszcze może za dołożyć. Unmöglich ist, dass irgendein Vogel in andere Weibchen pokażemy tutaj, zobaczmy, jak to wygląda rozwiązanie techniczne. Tu jest dużo powietrza. Tam jest też u góry, widzę siatka taka, ona chyba i słońcem i wiatrem trochę. Tu jest naruszcie. O, a bardzo jest dobra, nie ma przeciągu, jest świeże powietrze. No widzimy, pyłu też jest, tak? No. Jest dużo gołębi. Ale tutaj jest fajnie. W zimie tutaj na pewno też śniegu dużo nie ma, nie? Nie, nie. Jak tutaj widzimy, jest odsłonięte wszędzie, to można tak zrobić, że będzie to, no, nie będzie tego śniegu. No, są imbrady tutaj, te młode? No. Imbrady? Tak. To są imbredy. Widzę, wszystko ma na tych grzędach zrobione. Te grzędy widać mu się sprawdzają. No. Tu, zobacz. Tu siedzą na przykład te 8, co do ciebie idą i do Sebastiana. Zobaczmy teraz tylko jeszcze tutaj, bo tak patrzę, bo tam ma taką łapkę, to jest na szczury, na myszy, czy to jest? Na szczury. Na szczury. Mauzel. Na myszy, na szczury. Szczurów nie ma, szczurów myszy. Nie ma. No, ma dwa koty, to mu tam te wyłapy. Tak, koty wiesz, biorą kotlety z domu jedzą. No tak podejrzewam właśnie. Dużo gołębi się marnuje, jak widać. No. Znaczy marnuje się, to się nie marnuje. No, wiadomo, że do rozporu to muszą być regenerowane i przygotowane. Faterfon. Córka Iwana? To maluto, nakrapiane małe? Córka Iwana. Szwestra Nublixen. To jest siostra Nublixema, Vandenabele. Dobrze. Tutaj, to czyli on boksów rozpłodowych ma tylko tyle, czy jeszcze gdzieś ma? Nie, więcej jest. No to będziemy, ale wyglądają podobnie? Jeszcze nie jesteśmy w domu. Dobrze. No, aus mamy. Teraz możesz wyłączyć, teraz jedziemy do innego gołębnika. Do innego gołębnika. Przeszliśmy do drugiego gołębnika, takiego, który też ma te gołębie tutaj właśnie Reinhardt rozpłodowe w nim. Popatrzmy, jak tu wyglądają takie boksy. Ja tylko powiem, takie podobne rozwiązanie widzieliśmy u kolegi Dominika Polarskiego. On też miał takie boksy zrobione właśnie w ten sposób mniej więcej tutaj. Natomiast widzimy u Reinharda Mila takie rzeczy i też podobnie widzimy tutaj też tego Degusa, syna tutaj. Tu jest Herbotsa, syn Iwana. To jest ojciec. To widzę właśnie tak. O, i po kolei tutaj sobie takie pary siedzą. Też mamy tutaj, widzimy karmiczki, jakie ma rozwiązane w ten sposób, one wyglądają. Podnosimy to. Możemy sobie z zewnątrz. Teraz zobaczymy tego Big Bossa, co była u Sebastiana na Windy Czersk jako trzecia. Widzisz, on jest tak jak ma też to pióro. A Big Boss to go on pozył ogólnie od Wolfganga Repera, tak? No tak. Tutaj to zobaczmy, popatrzmy, tutaj jajeczka ponumerowane, po czym? To będą podłożone, wtedy wiadomo, z czego to jest. To są jajka, co tutaj z tych boksów wyjął. No. One będą potem podkładane pod te... A ma też jeszcze coś takiego jak inkubator, czy nie? Czy jakiś, nie. Ampa, kuka, das ist jetzt 6149 von ihm. To jest jajko na przykład od niego. To jest jakaś klimatyzacja, bo to... Pokaż Sebastian, pokaż go Seba. Można powiedzieć, że ten młody to kopia tego. Po prostu i ten. On ma tylko z jednej strony takie intensywnie białe, tak? Pokażmy, nie? Tak. Białe pióro. Nie, to ma. W tym roku też jest po nim, nie? Zobaczmy, poczekaj chwilę. Zobaczmy, z tej strony jest, z tej strony ma na tej części. Jak tam? W tym roku też masz po tym. Tylko inna matka jest, tak? Siostra. Matka, siostra. Ale podobny ten. Jak kropla.
Dobrze. Pokażemy sobie tutaj. A tutaj masz tutaj więcej gołębi. To są też oczekiwają, oczekują na coś? Te? Co to was są? Was nazywa się? Mamki. To są hier, Leo Hermans, Dirk de Beer. Guck, siehst du? Ja. Leo Hermans. Ale to są tutaj pary, nie? Ta pary, pary. 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 Ja, ja, ja. Die bleiben hier zusammen. Te zostają zawsze razem. Weiße. Aha. Siehst du? Die Weißen. Ja, bo to są takie, z których do lotów też używamy, tak. Nie? To są z jego, te najlepsze, co on z najlepszych zawsze... Ale, te, ale tutaj nie rozmnaża ich, czy rozmnaża? Tak, tak, tak. Ale dla siebie zostawię. Dla siebie, rozumiem. Nie są na sprzedaż. To jest Leo Hermans hier. To jest Leo Hermans. Aber sehen habe ich einen Vogel, der hat schon 3 erste geflogen. Und z tego już ma samca, który 3 pierwsze konkursy ma. 003? No, 3. Hmm? To jest oryginał, tak? 0 każdego rodowodu, jeżeli ma, to łatwo się tutaj operuje, wtedy się pamięta te gołębie pochodzenie. To widać, że chowały. Mhm. No. Tu mamy też, zobaczmy, co używa, Grit, Jan de Wert. Ja, der ist gut. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Znany on nam jest tutaj w Polsce, w wielu sklepach, można nawet... Trzeba, ty też go masz? Tak, tak, tak. Widać, że starszy go. Mhm. Także to są gołębie, co on dla siebie chowa zawsze, nie? Najlepszy. Ale tu już widzę, nie ma tak, że ma tylko cele zrobione, w boksach nie, tylko po prostu no. Tak już tutaj może się zdarzyć, że się u niego, że też się inaczej sparuje niż myśli. Tutaj tak, ale tak, że to nie przeszkadza. Ale to nie przeszkadza, bo to są dla niego. Do lotu. Do lotu. Mhm. To są gołębie nie do sprzedania. A tu jest syn. Trzeba powiedzieć, że on ogólnie nie sprzedaje tej gołębi, co, co w krzyżówce, nie? No. Ma do lotów, nie, niechętnie nie, sprzedaje. Nie, no, dlatego nie. Chowię teraz tutaj te imbredy, żeby z tymi się podzielić. Dlatego mamy na przykład, że to są na 1000% imbredy. Że... Pewność, że to jest z tej pary. Tak. Tak jak, bo w Polsce koledzy się pytali o DNA, a my nie chcemy DNA robić, bo te gołębie będą przecież droższe, jak DNA robimy, bo te gołębie trzeba w komputerze wtedy wprowadzić. Znaczy po prostu trzeba przede wszystkim badania wykonać. No. My pokazywaliśmy, jak w laboratorium KOBA w Polsce robi, wiemy, jakie one są pracochłonne te badania. Tutaj oczywiście w Polsce cena jest też inna niż tutaj. Tutaj takie badanie, jeżeli na przykład weźmiemy herbotsa, kupujemy gołębia z badaniem DNA, to jest właśnie często, my mamy badanie DNA, ale to najtańsze jest na płeć tylko. No. I tak hodowcy mylą. Natomiast to badanie, które jest związane z uzyskaniem pewności, kto jest rodzicami danego gołębia, jest już dużo droższe. No. Stąd też nie warto takich badań niekiedy wykonywać dla gołębi, oczywiście tańszych, no to się siłą rzeczy z rachunku ekonomicznego będzie wynikało. No, ale ja ci powiem tak. Syn Rudego. Syn Rudego. Ile masz ty po Rudym? To kto mówi. Wie viel hast du vor aus dem Rudi? Z córką Rudego. Bezpośrednio. Sechs Stück, glaube. Sześć. Bezpośrednio. Sześć. To widać charakterystyczny gołąb dla pana Nabele, tutaj te szersze, te plecy takie ma dosyć mocne, nie? To są charakterystyczne gołębie, nie? Te łebki też takie nie są. Naruszcie wszystko dobrze. I tutaj córka. Widać totalny imbred te młode będą. Totalne imbredy. Tak, dlatego to są... Nie dość, że ten jest imbred już, bo tu jest syn Rudego, a tu jest brat, tak? To jest bruda, nie? Brat. No, brat. Tutaj popatrzmy też jeszcze to rozwiązanie, jak mamy tutaj przede wszystkim pojnik wyżej, to też nie jest nisko, tak jak mamy często w gołębnikach ustawione na podłodze. Zdarza się, że tam kurzu dużo osadza się w wodzie, natomiast wyżej, to już widzieliśmy rozwiązanie u kolegi Roberta Grochowskiego, na przykład on też miał właśnie takie piękne boksy zrobione, podobnie tutaj właśnie jak Reinhardt też wysoko na ruszcie, obok miał na wysokości właśnie podobnej też postawione i karmiki i pojniki, także wtedy mamy dużo mniej pyłu w tych pojniczkach. Tak, bo tak pióra wszystko wchodzi. Wszystko wchodzi. I dlatego ja mówię, to jest na 1000%, że tak tutaj inny nie może powstać, nie? Zun DiCaprio. To jest syn DiCaprio. DiCaprio, tak. Z złotym okiem? To po tym mam syna, nie? Davon hat ein Sohn, ne? Kann sein, ja. Ja. Po tej parze mogę się pochwalić, że mam. Na kurcze kopię, można powiedzieć. Gołębia. Co ciekawe, ten gołąb się nie sprzedał na aukcji. No. Ja później patrzę, bo nie ma, ale idealnie to samo, nie? Mhm.
Gołębie możemy tutaj naprawdę u kolegi Reinharda oglądać bardzo długo, bo bardzo dużo ich i ciekawe ptaki. Przede wszystkim to jest bezpośrednio potomstwo najlepszych gołębi, nie? No to masz, nie wypada, nie wypada jajko, pytać, ile te gołębie kosztują, nie? Poczekaj, zobaczmy jajeczko. Jajeczko odłożył, ale tam nie będzie go pisywał na razie? Schreibst du da nichts drauf? To są plastik. A to było plastikowe. A. Ona ma drugie zniesione. Rozumiem. Wiem, że ja mam też z samicą skojarzenia, jak mówiłem, z Leopterymansa, z tego 426? Czy... Chyba tak. Chyba tak. Tak sprawia. Co było na niebieskie obrączce. Ta matka. Mit der deutschen Ring. 426, nie? 426. Ja, 426. A ten, co umie, też mocne plecy. Im seine hat. Wypada, kiedy się jest u hodowcy, zawsze zobaczyć, hodowcy się, co tu hodowca poleca, pokazuje. No, każdy chce się pochwalić swoimi gołębiami. Normalna jest to rzecz. Takie jednak perełki, jak tutaj u kolegi Reinharda. To jest sen New Blixena na przykład, nie? No to są takie charakterystyczne gołębie. Niektórzy ich nie lubią, nie? No. Szczególnie tutaj Tadeusz, jak tutaj z nim jesteś na targach, no to wiesz, jak ludzie się zachowują. To nie są takie gołębie. I to jest Tochter New Blixena. A to jest córka New Blixena. Samica. Ja ciągle się dziwię, że te gołębie, pomimo że są bardzo w pokrewieństwie, że one nie wychodzą, bo ja też kiedyś miałem tam sparowane, to i tutaj miały wzrosły jakieś czubki, nie? Że, że te gołębie zbadły na wele, nie? A tu nie. Że jakieś tutaj wadliwe. Czy tu mu też takie wadliwe wychodzą po tych imbredach? Zdarzają się? Hast du von den Inzucht manchmal auch die Füße zusammengewachsen? Jakieś wady genetyczne czy coś? Ja, hab ich auch. Też już miał. Co wtedy, trzymają czy usuwają? Usuwają. A tutaj przykład, jeszcze się przepraszam, jak Reinhard odsunie, zobaczymy, bo tak ma otwórzać tutaj taki. Tutaj odkurza, tutaj też widzę taka grzewcza, to jest tak, do grzania. I ale gdzie on to go kładzie, czy stawia, jak to robi, czy wiesza na ścianie? Sztopcowo. To jest do odkurzania, to widzę. Centralny odkurzacz, tam idzie wyjście, tutaj sobie ciągnie. Natomiast gdzie to wiesza, to ten do... Wo hängst du das auf? Heizung. Ach, to jest za ogrzewanie. Tak, a ja wiem, tylko że jak gdzie on to kładzie. Ja. I w każdym manie. Wenn es kalt ist, dann lege ich die hier hin. Kommt die Stecktuch, dann lege ich die hier. To na podłogę ją kładzie. Aha. Tam jeszcze jedno jest. Oczywiście, z drugiej strony. Czyli tutaj na korytarzu. No, na dole. Tak, wtedy... Nur wenn es kalt ist. Wenn... Ale tylko jak jest mocno zimno. Rozumiem. I konwekcyjnie to następuje ogrzanie. Ciepłe powietrze, wiadomo, idzie na boki, rozchodzi się do góry. Tu jest syn Degusa, tu jest syn Jasona van den Abelle. Jak ty powiedziałeś po niemiecku, to jak Jason, jak to jest było u was? Jason. 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 Jest Ten jest jeszcze większy. O, jest. Ja. Słoń. Kutra. Zajebiste, nie? To jest jaki rocznik? Kus ma firma. Starą Ah, der hat einen alten Ring, der ist von 15, aber alter Ring. To 15. jest 15, bo to on ma stary obrączkę. Też mocny, ja. To jest charakterystyczny. Kleine Dirka widzę, czyli to jest wnuczka, prawnuk Kleine Dirka. Też jest Degusa, syn. Degus już nie żyje, nie? Podobno. Jest gut. Bardzo fajna atmosfera to panuje w suficie, widzę świetlą. Ale też tutaj widzimy do świetla troszeczkę. Jest swobodny przepływ powietrza. Tu widzimy jeszcze na tym gnieździe. Sebastian, richtig festhalten. Mocno trzymać. To jest, widzimy, syn. Syn czy co? Syn. Syn Jasona. Naprawdę, gąpasz, trudno go utrzymać. A też charakterystyczne widać, kurczę, naprawdę. Jaką skóry ma, nie? Gąb z 2013 roku. A naprawdę w jednej ręce to... Nie utrzymasz. I z czym on jest teraz sparowany? Mit wem ist er verpaart jetzt? Nie, to auch eine van der Belle Teubin. Van der Belle. Też van der Belle. Ja mówię, te van der Belle się u was tutaj... Die Mutter, diese Teubin... Ta samica tam? Ist eine Schwester zum Harry von Jan Holman. Jest siostra do tego Harry. Aha. Holmansa. Ja. O Jezus. Nie ma? Witamy go. Ja. A już coś tam się sprawdza po nim?
Bezpośrednio chyba nie latają, tylko raczej w krzyżówkach. Aber du hast die ja gekreuzt mit einer anderen, ne? Ja, ja, die kreuzt sich mit Marcel-Wouters. Ah, das. Hab ich wieder gemacht. So, wie jetzt nochmal Olympic Nils. No tak, tak mówił właśnie, jak tam żeśmy podarował głębia na wspólnej głębi do głosowania, to mówił, że te Wandena Belle fajnie się krzyżują z Marcel Wouters. Tak. Nie? Podarował z Marcela Woutersa. Mhm. Der hat jetzt die Tochter DiCaprio wieder. On ma córkę DiCaprio. To jest syn Olympic Nils, czyli... Ja. Tak. Wnuk, to jest wnuk Oli DiCaprio, a jest parowany z córką DiCaprio, tak? Tak, to jest tak. Tochter DiCaprio. Mi się jak... Naprawdę, te gołębie z DiCaprio to jest perfekcja. Mm. Ten chował? Co? Ten chował coś młode? Hast du schon von dem Jungen? Ja, ja. Ten chował? Mhm. Czy upał młody? 7 lutek. Ja, ja. Są przepiękne te gołębie. Super. Chyba podobny kolor, nie? Jak DiCaprio, nie? Mm. Ten sam kolor. No, także... Gołębie moglibyśmy oglądać godzinami. Niestety niedługo będziemy musieli jechać, a mamy jeszcze w planie zobaczenie sklepu, który prowadzi Reinhardt i zobaczyć, co tam oferuje tutaj z synem. Tak. Tak. Tam widzieliśmy właśnie... Syn się zajmuje sklepem, a tata tam się szybszy zajmuje samochodem. Wpływ pieniędzy następuje, podejrzewam. Otóż to. Właśnie. Dobrze. Także na razie dziękujemy bardzo. I przejdziemy teraz do sklepu. Czy będziemy jeszcze oglądać jakieś rozpłodowe? Nie, rozpłodowe. Co to mam jeździć? Pójdziemy sobie teraz zobaczyć, jak wygląda. Ja, za fonu z inną parą. Tam na przodzie jeszcze jest. Jedną parę pokażemy. Dobrze. Te tych gołębników rozpłodowych i miejsc, gdzie Reinhardt trzyma gołębie, które tutaj z nich mamy młode, później na aukcjach to jest bardzo dużo. Tutaj zobaczmy, jest taki boks, można powiedzieć metalowy, wykonany, znaczy metalowy, no, z aluminium, nie? Z aluminium. Von Geraldi. Także widzimy na trzy takie w jednym rzędzie. Trzy na dole, to jest Geraldego oryginalne. Jest to na plastikowym ruszcie, widzę. Są takie karmiki też, tutaj zobaczmy, tak to wygląda. Tu jest karma. A co te karmy ma dodane tam takie? Widzę jakieś ziółka, coś takiego. Drobne pewnie, tak? Zobaczymy. Ale wszędzie dużo tego czerwonego kamienia dodaje. Tak. No. Neptunus jest to. Neptunus. Ale się nie boi, że mu tutaj jak otworzy przypadkowo wyleci? Nie. Zdarzyło się mu tutaj może jakieś takie... Nie. Jest dość... No, jak chodzi sam, to będzie uważał. Na trzeźwo chodzi. No. Tu zobaczmy, taki mamy boksy z gołębiami. Jakie to są gołębie? Profesjonalne jest zamknięcie, samo zamykacz taki tu. Tak. Guma. Paul Wulz. To są te nowe, tak? Oj. Te nowe. Herbert. Herbert. Sohn Olympic. Olympic Quick Pass, ja. I też na rolkach jest, widzę, tam jest, no, że zamknięte, można sprzątać takie łatwo. Takie późniejsze, nie? Tak. To wszystko jest na ruszcie. Później, ale jak się świecą, nie? No. Tutaj w zimie one też przebywają? Tak. Też, cały czas. Cały czas. Tu jest fajnie, bo jest zabudowa, nie ma przeciągu. No. Mhm. A tu mamki znowu siedzą, nie? Dobrze, to... Czyli teraz już mamy, że tak powiem, sprawę gołębi rozpłodowych, że jak powiedzmy, załatwioną, pokazaliśmy, jak to wygląda, a został nam i jeszcze sklep. Co ważne jest, że te koledzy mogą zobaczyć, że to są na przykład gołębie na 100%, że nie trzeba drogiego DNA robić. O, przepraszam, tu ci przerwę. Tamte tak, ale te, co tutaj mamy za plecami, to nie do końca. A te nie do sprzedania. Aha, dobrze. Dlatego czyli ja, sobie już wyjaśniliśmy. Ja mówię o gołębiach, na które sprzedaż są. To sam widziałeś. Tak, to widzieliśmy. 1000%. Po co DNA drogę brać? Gołąb droższy jest, jak wiadomo, że to jest na 1000%, inny nie z może. Z tego kojarzenia, tym bardziej, że widzieliśmy, że przed samym parowaniem one też są i samce, i samice rozdzielone. Tak. I zawsze ten czas, kiedy nawet kiedy by były kryte i zniosły jajko, moglibyśmy być, mimo tego, że mamy go z innym samcem zamknięte, ale może mieć po innym to jajko, tutaj tej możliwości nie ma. Nie ma. Czyli dziękujemy na razie i zapraszamy do kolejnej już czwartej części. No teraz na kawkę, ale jeszcze do sklepu idziemy. No. Także do zobaczenia i dobry lot. Jeszcze nim przejedziemy do sklepu, pokazać jak wygląda sklep, tutaj pokażemy jeszcze nowe woliery, które tutaj Reinhardt wybudował. To są dla gołębi jakich? Na sprzedaż. Tych na sprzedaż. Tutaj no, widzimy. Te imbrydy przyjdą. Tutaj widzimy, tak. Wszędzie jest to samo rozwiązanie. Ruszcik, tak. Karmiczek, tak jak wiadomo, na takim podejściku. I ta grzęda.
Także takich boksów tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, także tych gołębi troszeczkę będzie. Także jest te gołębie gdzie przenosić, jak te mamki odchowają te z tych parowań, które mieli tam u góry. Te gołębie? Co? Te dostępne? O, nie wiem. To zobaczymy, kiedy, kiedy będą na sprzedaż, no zobaczymy. Impreda, kiedy? O, tak to wygląda. O. Widzimy połączenie drewna z aluminium. Całe takie wejścia. Tutaj otworzę, bo tu nikogo nie ma, żadnego gołębia. No, tak to wygląda, ciekawe rozwiązanie. Widzimy w aluminium plastikowy łącznik, siatka metalowa z zamknięciem, drewniany stelaż. O, i ciekawe rozwiązanie mamy do dyspozycji. Dobrze, i teraz już niestety został nam tylko sklep.